Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Rekinek z PS3 Trophy Club, że tak zareklamuję. I tu mamy pucharek brązowy z przeszłości, a polega on na tym, żeby odblokować zbroję. Taką starą zbroję, która jest w podziemiach naszej kryjówki. Ale zanim będziemy mogli to zrobić, musimy rozwiązać wszystkie zagadki Nostradamusa, te enigmy. Jest ich 18 bodajże. Nie chcę tutaj skłamać, bo lecę to ze spontana i tak podejrzewam, że ich jest 18. Zresztą będziecie to widzieć tam, bo bodajże w trzeciej zagadce będzie pisać. I tutaj otwieramy pierwszą. Są trzy razem. Otwierzyliśmy pierwsze drzwi. Oczywiście robimy to, jak już wszystkie zagadki rozwiązaliśmy. I tu mamy salę z takimi słupami, na których są wyryte różne znaki. Każdy znak jest przyporządkowany do prawdopodobnie gwiazdozbioru. I musimy ustawiać, ale my już wiemy, jak to robić. I pierwszy, który będziemy przesuwać, to jest, musimy go przesunąć dwa razy. I tutaj właśnie, jak widzicie, będę go przesuwał i już przesunąłem. Następny, idziemy w stronę wskazówkę zegara, także drugi będziemy robić tylko raz. To jest ten na godzinie 3, jakbyśmy zapatrzyli na pierwszy na godzinie 12. Teraz idziemy na godzinę 6, czyli to już jest trzeci i tego przesuwamy trzy razy. Jak tutaj będziecie widzieć, sorry za moje ten, chrząkanie czy coś tam. I tu już jest trzeci raz i teraz będziemy ostatnie robić i to jest, tego będziemy robić na godzinę 9, to będzie dwa razy, że tak użyję tych takich wojskowych terminów właśnie z tymi godzinami, ale nieważne. Potem jak już zrobimy to, otworzą nam się dodatkowe drzwi, tam będzie taka wajcha, którą będziemy musieli pociągnąć, ale najpierw musimy się dostać i tutaj ja tu edytowałem filmik. Próbowałem tam parę razy przejść tą trasę, ale mi się nie udało. W końcu jak mi się udało, to wyedytowałem ten filmik, także jak tutaj zauważycie zaraz, o właśnie, to była edycja. Także spokojnie możecie sobie pauzować wideo, przejść do tego momentu, do którego chcecie. Tutaj mamy błąd taktyczny. Także pamiętajcie, żebyście sobie zawsze ustawiali kamerę w stronę, w którą chcecie skakać. Będzie wam zdecydowanie łatwiej. Właśnie przez to robiłem dużo błędów, także mi to trochę czasu zajęło, ale tutaj w sumie całkiem dobrze mi poszło. A zanim jak się już tam dostaniemy, to uważam, że nie byłem za bardzo za tym, żeby sobie asasyna kupić, ale zdecydowałem się jednak, że kupiłem i w sumie mogę stwierdzić, że to jest bardzo fajna część. Pomijając fabułek, co jest taka sobie jest fabuła, nic specjalnego. Ale sama gra jest fajna. Jest bardzo dużo do roboty. Jest dużo misji, dużo staffu, dużo jak zawsze do znajdek, do podnoszenia, do znajdywania. Zagadki Nostradamusa, jakieś inne rzeczy. No, ale w sumie może opowiem wam o tym w innym filmiku. Na razie skoncentrujmy się na tym, co robimy. I tutaj właśnie tą wajchę otwieram i to jest... Tam jak widzicie będzie się przesuwać pierwsza bariera, to jest jedna z pierwsza z trzech i musimy je wszystkie otworzyć, żeby dostać się do tego armoru, czyli tej zbroi. Tutaj otwieramy drugą zagadkę. To będzie zagadka po naszej lewej stronie i to będzie w sumie bardzo łatwa taka zagadka. Nie wiem właśnie dlaczego oni tak te zagadki zrobili naprawdę strasznie proste, tak mi się wydaje. Do rozwiązania, bo w sumie rozwiązanie jest przed nami, wystarczy tylko odpowiednio ustawić, no ale mogliby się trochę postarać i jakoś to bardziej skomplikować ludziom, ale niestety tak nie zrobili. I tutaj pierwszą będziemy robić trzy razy uruchamiać, następna to jest druga i tą będziemy robić tylko raz. To jest właśnie taki układ planetarny, musimy go ustawić w odpowiedniej kombinacji. Teraz mamy trzecią i trzecią robimy trzy razy. Aż właśnie ustawimy nasze planety właśnie w tej pozycji, którą właśnie pod spodem nam pokazuje. Chyba za dużo razy mówię właśnie. Ale już mam taką tendencję i z polskiego raczej nie byłem dobry. Jaki
Nie uczyłem się żadnych dziwacznych słów, ani nie przeczytałem słownika PWN, także sorry za to. Tutaj już, a to skrzynie, to skrzynie to sobie sami możecie otwierać. Nic ciekawego tam nie ma w każdym razie. I tutaj już jest druga bariera, zdejmujemy. Tam taką ochronę, żeby się dostać do tego, do tej zbroi. No i dobra, to już jest ostatnia nasza. To już nie jest zagadka, to jest bardziej taka przejście takiego przez takie. Przez taki tunel, nie tunel, tylko korytarz, który ma miejsca, w których wypluwa gaz się wydostaje i trzeba to synchronicznie robić. Jak się nie wypluwa, trzeba skoczyć. Co jest coś takiego jak. Można to nawet porównać do starych Tomb Raiderów, gdzie trzeba było właśnie skakać i uważać na te właśnie strzały wyskakujące ze ścian albo jakieś inne rzeczy. To jest coś w tym rodzaju. Także wystarczy, że będziecie zwracać na to uwagę, w którym ma się pojawić, w którym ma właśnie wylecieć ten gaz, nie dym, tylko gaz. Także powiem wam, że to jest trochę głupie, bo można by było to zrobić całkiem inaczej. Gdyby to się naprawdę była taka sytuacja, to na pewno już byśmy się tyle tego nawdychali, że w ogóle nie miałoby to sensu i byśmy po prostu padli na cycki. Zresztą nawet jak zauważycie, jak spadniecie na dół, tam jest normalnie, ten cały korytarz jest u dołu wypełniony tym gazem, także chyba raczej by tego nikt nie przeżył. No wiem, że to jest gra i tak akurat jest to trochę śmieszne, no ale tak tylko nawiązuję do tego. No w każdym razie, jak już przejdziecie ten odcinek, uzbrojcie się w cierpliwość, bo ja go parę razy przechodziłem, ale to chyba już przez własną głupotę i chciałem go szybko zrobić. Po drugie nagrywałem, to też wpłynęło na to. Ale nieważne, tu już otwieramy ostatnią, trzecią wajchę, dźwignię i zdejmujemy ostatnią barierę. I tu mamy już otwarte to. Tą naszą zbroję i będziemy mogli ją po prostu sobie wziąć. Bardzo fajna, jak zresztą usłyszycie, ponoć 500 lat ona tutaj sobie drzemała, żeby ktoś właśnie się do niej dostał. I to właśnie jesteśmy my. I tu już ją zabrałem, pucharek wpadł. Pamiętajcie, oczywiście musicie te enigmy rozwiązać, zanim będziecie chcieli zdobyć ten pucharek. Szkoda tylko, że to jest brązowy pucharek. Ale tak już wyszło. I tu wam jeszcze tylko ją pokażę, jak ona wygląda na dużym, na Arno, jak ona wygląda, jak on ją ubierze. Tutaj się trochę zakręciłem, ale to jest właśnie ta, ale oczywiście ja musiałem namieszać jeszcze. No o, teraz wezmę, mam duży ekran i tu już możecie ją zobaczyć, jak ona dokładnie wygląda. Bardzo fajnie, teraz ostatnio w niej biegam, lub jak ktoś obejrzy w jakimś czasie ten filmik, to już biegałem. Ja wam dziękuję, lajkujcie, subskrybujcie, oczywiście zapraszam na forum i na nasz kanał YouTube, na którym właśnie teraz to oglądacie. Dzięki, do usłyszenia, hej!